Cześć wszystkim, ja się nazywam Maciek Wróblewski i na co dzień pracuję w Mews razem z Artem Kurasińskim i na co dzień zajmuję się YouTube'em, czyli między innymi oglądam wideo, ale także analizuję je i przygotowuję strategie dla marek, a także szkole, agencje i domy mediowe. I dzisiaj będę chciał troszeczkę więcej Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób wideo może się przydać e-commerce'owi z takich dwóch perspektyw. Bo z jednej strony możemy mówić o tym, że aby wykorzystywać wideo w e-commerce, kiedy jesteśmy dystrybutorem sprzętu, na przykład na Polskę, czy producentem i głównym naszym kanałem sprzedażowym są sklepy internetowe, do których my dystrybuujemy sprzęt i tutaj możemy efektywnie wykorzystywać wideo do tego, aby zwiększyć ROI poprzez właśnie sklepy, z którymi współpracujemy, albo z drugiej strony, kiedy to my jesteśmy takim sklepem i chcemy wykorzystać kampanię wideo do tego, aby uzyskać przewagę nad konkurencją, albo aby zwiększyć potem także naszą sprzedaż. Właśnie przyszedłem z taką jedną ideą. Chcę Was dzisiaj przekonać do tego, że wideo naprawdę się opłaca. Bo to jest często temat traktowany po macoszemu, bo nie do końca się znamy, nie do końca wiemy, z czym to się je. A de facto, jeśli chodzi o wideo, a tutaj myślę głównie o YouTubie, bo wideo dla wielu osób tożsame już z YouTubem, czyli z największym serwisem wideo na świecie, to jest 16 milionów osób. YouTube dociera do 80% internautów, to znaczy 80% osób w Polsce co najmniej raz w miesiącu ogląda wideo. Dalej, jeśli mówimy o tym, że chcemy iść w cały świat, to YouTube dociera do miliarda osób. Umożliwia nam na przykład dodawanie napisów do filmów, czy wyszukiwarka YouTube jest drugą na świecie wyszukiwarką. Czyli nieważne, czy działamy w Polsce, czy działamy międzynarodowo, możemy poprzez YouTube dotrzeć. Wiele osób myśli o Yandexie, o Bingu. YouTube jest drugą wyszukiwarką. Jeśli chodzi o reklamę na YouTubie, wiele osób czuje przerażenie. Kurczę, jak to YouTube? Nie wiem, część osób puka się w czoło. Kurczę, po co ci wideo? Wideo to jest telewizja, nie mogę mierzyć konwersji. To teraz Wam puszczę jedną reklamę, moją ulubioną. A mianowicie, w jaki sposób wytłumaczyć niektóre problemy użytkownikom? Powiedzmy, że mamy produkt. Często to jest w branży startupowej. Mam startup i ktoś się pyta, a co ty właściwie robisz? No i jest problem, w jaki sposób to wytłumaczyć. Mogę napisać na stronie internetowej, jeśli to jest produkt, mogę opisać esej na stronie produktu, dlaczego mój produkt akurat tobie się przydaje, a mogę de facto nagrać wideo, nawet jeśli to jest temat troszeczkę bardziej śmierdzący i pokazać na bardzo kolorowym przykładzie, że rzeczywiście warto go zakupić. This is where your ice cream comes from. The creamy poop of a mystic unicorn. Totally clean. Totally cool, and soft serve straight from the sphincter. They're good at pooping. But you know who sucks at pooping? You do. That's because when you sit on a porcelain throne, this muscle puts a kink in the hose and stops the Ben and Jerry's from sliding out smoothly. Is that a problem? I don't know, are hemorrhoids a problem? Because sitting at this angle can cause hemorrhoids, bloating, constipation, and a buttload of other crap. And seriously, unicorn hemorrhoids? The glitter gets everywhere. But what happens when you go from a sit to a squat? Voila, this muscle relaxes and that kink goes away faster than Pegasus laying sweet sherbet dookie. Now your colon's open and ready for battle. That's because our bodies were made to poop in a squat, and now there's a product that lets you squat in your own home. Introducing the Squatty Potty. No, Squatty Potty is not a joke. And yes, it will give you the best poop of your life, guaranteed. I don't just mean you bloated lords and hemorrhoidal ladies. I mean everyone. Kink, unkink. Kink, unkink. It's simple science, really. Can't get the last scoop out of the carton? With the Squatty Potty, you get complete elimination. Spend too much time on the chamber pot? The Squatty Potty makes you go twice as fast or your money back. I scream, you scream, and plop, plop, baby. Maybe you're sore from squeezing out solid globs of rocky road. The Squatty Potty gives you a smooth stream of froyo that glides like a virgin swan. Plus, when you're done, it tucks neatly out of sight, thanks to its innovative, patented design. Truly a footstool fit for a constipated king. So, if you're a human being who poops from your butt, click here to order your Squatty Potty today at squattypotty.com. You'll wish you tried it years ago. And if you don't trust a prince, how about your doctor? Shark Tank, HuffPost, NPR, Men's Health, Howard Stern? He poops from his butt. They're all crazy about the Squatty Potty. Not to mention the 2,000 Amazon users who gave the Squatty Potty 5 stars, including the author of this moving haiku. Oh, Squatty Potty, you fill me with endless joy. Yet leave me empty. So order your Squatty Potty today.
I'm not saying it will make your poop as soft as this cookies and cream, but I'm not saying it won't. Squatty Potty, the stool for better stool. Pooping will never be the same. And neither will ice cream. That one for you, very good. How does it taste? Is that delicious? Mm-hmm. Is that the best thing you've ever had in your life? Uh-huh. There you are. Squatty Potty większość swojej sprzedaży generuje przez internet. Jakby ma problem jeden, z którym się spotykał w internecie, a mianowicie niezrozumienie problemu, tak, mięśnia, który w pewnym momencie powoduje to, co widzieliście, że te lody nie do końca tak ładnie wypływają. Tak? I ta reklama powstawała 6 miesięcy, 200 godzin w After Effectsie. Została wypuszczona 2 dni temu i stworzona przez Harmon Brothers z Pro. I de facto, z tego co słyszałem, podobno już konwertuje. Więc jeśli jesteście dystrybutorem, jeśli prowadzicie sprzedaż na jakiś region, jesteście w stanie bardzo fajnie pomóc dystrybutorom lub jeśli jesteście producentem i na przykład sprzedajecie to wszystko we własnych sieciach, jesteście w stanie zareklamować, ten produkt jest bardziej zaawansowany. To znaczy produkt może być prosty, ale potrzeba do wytłumaczenia może być bardziej zaawansowana. You would not believe the motherload I just dropped. And that's how I like to keep it. Leaving not a trace that I was ever here, let alone that I just birthed a creamy behemoth from my cavernous bowels. Nothing is worse than stinking up the shared toilet at work, or the toilet at a party, or your lover's apartment. Of course, flushing removes the graphic evidence. Maybe 2 or 3 flushes if your skid marks are as tenacious as mine. But what can be done of that subtle scent of a 300 cow dairy farm? Aerosol air fresheners aren't the most effective option, or the healthiest. Trying to mask the stench, giving you a nice blend of ChemLab carnations with just a touch of feces. So, how do you make the world believe your poop doesn't stink? Or in fact, that you never poop at all? Poopery. Poopery is the before-you-go toilet spray that has proven to trap those embarrassing odors at the source and save relationships. Simply spritz poopery in the bowl to create a film on the water's surface that actually traps the odors in their porcelain prison. And when your little astronauts splash down and make contact with the film, they release poopery's pleasant aromas so all those around you can smell as a refreshing bouquet of essential oils. Yes, it is a real product. And yes, it really works. We've sold over 4 million bottles. On Amazon alone, there are over 1,000 reviews rating it 4.8 of 5 stars. That's a better Amazon rating than the iPhone 5. If it doesn't completely stop your stench from spreading, send it back for a full refund. Our unconditional stink-free guarantee. If your poo stinks, click here to get your poopery today at poopery.com. Z tego co wiem i jakby osoba, która stworzyła tą reklamę, taką informacją się podzieliła, ROI z tej reklamy to jest 600%. Jeśli chodzi o długość, tutaj też musimy sobie zdać sprawę z takiej rzeczy, że większość wyświetleń tej reklamy to są wyświetlenia płatne poprzez AdWordsy. I teraz, po pierwsze, osoby, które, jeśli mówimy jakby o długiej reklamie w systemie YouTube, tak, wyświetlenie jest naliczane i reklamodawca jest chargowany, jeśli widz przekroczy 30 sekund oglądania, więc te osoby, które jakby na początku się zaziły, jakby mogły kliknąć ten przycisk pomiń. Tak, ale jakby liczba konwersji, jakby skala konwersji pokazuje, że ta reklama działa. I też jakby później będę mówił, dlaczego warto wykorzystywać YouTube, a nie inne portale do tego, aby właśnie tam reklamować wideo. Ale ta reklama, a także reklama poprzednia, to są reklamy wysokobudżetowe. To znaczy, tutaj poświęcamy czas, poświęcamy pieniądze na to, aby taką reklamę stworzyć i do końca nie wiemy, czy nam to wypali, a wiele startupów czy wiele e-commerce'ów nie dysponuje budżetem, aby zrobić taki na przykład proof of concept, czy dla nich wideo będzie skuteczne. I teraz pytanie, czy możemy z małej garażowej firmy nagle stać się firmą, która sprzedaje swój mały produkt, który de facto jest takim małym startupem we wszystkich Walmartach w Stanach Zjednoczonych. I teraz chciałem wam pokazać kolejną reklamę, z takich reklam troszeczkę dziwnych, ale która wyjaśnia
problem, z którym spotyka się wiele osób i potem prezentuje rozwiązanie. Nie, to nie będzie kupa. Phobia, the irrational fear of bad breath. I'm a halitophobic. I'm not so much afraid of me having bad breath. I'm afraid of other people. Pomyślcie, ile taka reklama mogła kosztować. Hey buddy, your breath smells like crap. Maybe you should develop a case of halitophobia. Now I know what you're asking. How do we know if we have bad breath? You use this. You use a spoon. Now I know what you're thinking. A spoon. You eat with a spoon. You play spoons. You spoon your girlfriend. You take the spoon. You take the spoon and you stick it at the back of your tongue and gently scrape. Let it dry. And take a whiff. If it stinks, your breath stinks. And if your breath stinks, this is the only kind of spooning you're gonna be getting. The smart viewer out there will note, to check your bad breath, you notice that we checked our tongue. 90% of bad breath comes from bacteria and residue on the tongue. On your tongue. Now your mom doesn't sound so stupid for telling you to brush your tongue. Now does she? Tongues are like sponges, soaking up all that bacteria. Toothbrushes are meant to clean the smooth surfaces of your teeth. Not your tongue. And the tongue scraper? You remember the sponge, right? The tongue scraper just goes over the top of your tongue. This ain't gonna work. And mouthwash? This is like trying to clean your carpet with a hose. You're just watering down the problem. And then there's the option that actually works. This. The Aura Brush. The soft bristles feel great on your tongue. You just go back and forth a few times, then go all the way back, pull it forward, and see what comes off. The cure to bad breath. You can use this longer than your toothbrush. Use it in the morning, eliminate morning breath, fresh breath all day, yeah, and then use it at night, right before bed. You know what I'm talking about, huh? So do you and me and the rest of mankind a favor, get one of these. And your Uncle Steve, the one who looks like he's got a thick coat of fur on his tongue, get him one too. Put it in his Christmas stocking. He'll thank you for it later. His wife will, the kids will, everybody will be happier. Trust me. Jest pytanie, dlaczego warto. Jak myślicie, ile ta reklama kosztowała? Kosztowało w granicach $1,500 stworzenie takiej reklamy. No na przykład, tak? Więc to pokazuje, że nawet mając produkt, który przez 3 lata nie udaje się go sprzedać w wielu miejscach, jesteśmy w stanie jedną reklamą na YouTube wytłumaczyć w ten sposób. Nie czytałem jakby badań, jeśli chodzi o tą konkretną reklamę, ale poprzez kanał Aura Brush, który zyskał około 500,000 subskrybentów, Aura Brush z małej firmy garażowej w Utah stało się firmą, która teraz sprzedaje we wszystkich Walmartach. Więc tutaj jakby ten moment tej reklamy był momentem przełomowym, kiedy więcej osób dowiedziało się, że rzeczywiście warto czyścić język takim urządzeniem. I teraz pytanie, dlaczego warto być właśnie na YouTube? Chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, możemy targetować reklamę. Możemy połączyć konto YouTube z Google Analytics, czyli możemy zobaczyć, z którego filmu przychodzą ludzie do nas, do sklepu i czy które osoby konwertują. Możemy sobie w Google Analytics zobaczyć, jaki jest profil tej osoby, czy to są mężczyźni, czy to są bardziej kobiety, w jakim wieku, w jakich zainteresowaniach są nasi użytkownicy na naszej stronie i następnie, wiedząc, kto konwertuje najbardziej, jesteśmy w stanie taką reklamę promować w serwisie YouTube, używając dokładnie tych samych zainteresowań, dokładnie tych samych danych demograficznych. Więc tutaj możemy robić także na YouTubie testy AB, to znaczy puszczać kilka reklam, zobaczyć, które konwertują, a dopiero dopiero wybrać tą jedną, jedyną, na którą przeznaczamy cały budżet, jeśli chodzi o reklamę. Tak? Czyli na przykład tworzymy wersję krótszą, wersję dłuższą. W przypadku akurat Squatty Pot i okazało się, że ta wersja dłuższa najbardziej konwertuje, dlatego została potem wypuszczona już oficjalnie. Kolejną rzeczą jest wiralowość. To znaczy, jak w przypadku Aura Brush, jesteśmy w stanie małym filmem, który rozejdzie się wiralowo, który dla wielu osób jest śmieszny, tak, wykorzystuje w szczególności jakieś żarty językowe, które mogliście usłyszeć. Zasięg dla nas jest wtedy organiczny, jest bezpłatny. Czyli jesteśmy w stanie osiągnąć szeroki zasięg, międzynarodowo, jeśli sprzedajemy międzynarodowo, kosztem tego wytworzenia reklamy i posiadania pomysłu na nią. A kolejną rzeczą jest przekierowanie. To znaczy jestem w stanie przekierować w konkretne miejsce użytkownika z filmu YouTube. Tutaj jak zauważyliście, zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach możemy wykorzystać taką kartę, która w kluczowym momencie się rozwinie. By Squatty Potty Today. Albo możemy jakby stworzyć taki link i mogę przekierować użytkownika. O, już działa. O, już nie działa.
i mogę w stanie przekierować użytkownika w ten link, a mogę następnie stworzyć kolejny link na przykład pod koniec filmu i go przekieruję na inny landing page. Ale tutaj mówimy głównie o reklamach, ale czy możemy wideo wykorzystać w troszeczkę inny sposób? Powiedzmy, że mamy typowy e-commerce, mamy kilkanaście produktów, na których mamy największą marżę i widzimy, że przegrywamy walkę o SEO, szczególnie na słowach generycznych. I teraz pytanie, w jaki sposób mogę wykorzystać wideo, aby poprzez wyszukiwarkę dać ruch na swoją stronę? Okej, YouTube jest drugą wyszukiwarką, ale głównie szukamy produktów w Google. Przykładowo, pisałem sobie North Face Gore-Tex opinię i nagle wideo widzę, że jest na drugim i trzecim miejscu. Ktoś stworzył takie wideo. Jeśli jestem dystrybutorem sprzętu lub producentem lub mam e-commerce, też mogę takie wideo stworzyć. Na przykład, akurat w mojej branży, w której kiedyś pracowałem, czyli w branży militarnej, tak, Arteryx Combat Jacket, widzimy, że jest dużo, akurat tutaj jest dużo reklam, jeśli chodzi o Google Shopping, tak, ale wideo jest organicznie na czwartym wyniku wyszukiwania. I pytanie, czy jeśli jesteśmy e-commerce'em, także możemy wykorzystywać wideo? Tak, jedna rzecz. Stwórzmy wideo, co jest opinią o produkcie lub krótką prezentacją. Będziemy wysoko w SEO za darmo, dlatego że YouTube Google wspiera YouTube w organicznych wynikach wyszukiwania. Druga rzecz. Jakie to może być wideo? Tak. Zamiast pisać długiej karty, mogę zaprezentować wszystkie funkcjonalności w jednym filmie minutowym. I wtedy widzę, jak ten kołnierz rzeczywiście się składa i tak dalej, i tak dalej. Lub z drugiej strony, kiedy mam jakiś produkt bardziej zaawansowany, na przykład funkcja Steam & Clean w Amice. Co to jest Steam & Clean? Jak wytłumaczyć, jak ona działa? Dlaczego warto kupić, dołożyć kilkaset złotych za piekarnię, która posiada taką funkcję? Ja mogę wytłumaczyć to na filmie. I wtedy, jeśli jestem e-commerce'em i prowadzę swój jeden sklep, mogę sam nakręcić taki film. Jeśli jestem dystrybutorem, mogę nakręcić i zachęcać inne sklepy internetowe, które sprzedają mój sprzęt, do tego, aby taki embed umieścili. Bo jak się okazuje, tak samo robi to na przykład Zappos, tak? Czyli mogę zobaczyć zdjęcia spodni albo modelkę, która w nich chodzi. To zwiększa konwersję do 30%, tak? Albo jak policzył to Comscore, zwiększa średni czas trwania sesji do 2 minut. I teraz pytanie, w jaki sposób to najlepiej mierzyć, jeśli jesteśmy e-commerce'em? Tutaj polecam jedną fajną rzecz, którą umożliwia YouTube i Google, to znaczy eksport danych z YouTube'a do Analyticsa. To znaczy, jeśli posiadacie konto YouTube, musicie w jednym miejscu wpisać swój identyfikator śledzenia, ten swój kod UA, coś tam i wtedy wszystkie dane z waszego konta YouTube będą przekazywane do waszego konta Google Analytics. I dalej to, co wam polecam, to nie jest nie tylko mierzenie tych wyników, ale to jest także uczenie się. YouTube wydał bardzo fajną Biblię dla marketerów, Playbook for Brands, gdzie opisuje najważniejsze zasady, co należy robić na YouTubie, czego unikać, jak tagować filmy, jak opisywać te metadane, aby pojawiał się wysoko w SEO. Wszystkie takie do and don'ts, wszystkie porady umieścił w takiej Biblii. Ona ma mniej więcej 100 stron, jest do pobrania oczywiście za darmo, zachęcam, warto się z niej uczyć. Nie, to nie jest wideo, to jest PDF. Ale jeśli chodzi o wideo, jest taki bardzo fajny kanał, nazywa się YouTube Creators i tam są wskazówki dla twórców, bo de facto marka, kiedy wchodzi na YouTube, niech korzysta z doświadczeń twórców. To twórcy mają milionowe zasięgi, niech marka nie stoi okoniem, tylko mówi tak, skoro im się udaje, to może powinnam jako marka robić to samo. Tak więc uczmy się od twórców, ale przede wszystkim nie bójmy się eksperymentować. Jeśli jedna rzecz się nie uda, a mamy budżet na kolejną, to spróbujmy, może zmieńmy format naszej reklamy, czy zmieńmy format naszych recenzji, bo to, co robią twórcy, jeśli zobaczycie na historię największych twórców YouTube, tak, Cybermarian, czy
Tak, to jest jeden z większych twórców w Polsce, jeśli chodzi o zaangażowanie. Tak, posiada jeden z największych współczynników zaangażowania w Polsce. A jeśli spojrzycie na Abstrahuję, oni też eksperymentowali. Tak, na początku mi zupełnie inaczej tworzyli filmy niż tworzą teraz. Każdy większy twórca, jeśli spojrzycie na gamerów, którzy posiadają ponad 1 000 000 subskrypcji, tak, eksperymentują, testują nowe formaty i wtedy widzą, co się sprawdza, a co nie. Więc nie bójmy się eksperymentować, nie myślmy, że zabudżetujemy sobie 50 filmów do przodu i każdy będzie taki sam, jak popełniłem błąd, może się w końcu uda. Tak? Powiedzmy, ok, to się nie udało, próbuję czegoś innego. Ja dziękuję za uwagę i dziękuję za wytrwałość przy niektórych filmach, gdzie widzę, wiem po minach niektórych, że może się nie podobały, ale naprawdę konwertują i mam nadzieję, że troszeczkę was zainspirowałem do tego, co można robić w e-commerce przy wykorzystywaniu wideo, aby zwiększyć waszą sprzedaż. Dziękuję bardzo.